Pan Samochodzik. Tajemnice warszawskich fortów. Rozdział szósty. Jacek, ku swojemu żalowi, musiał zostać w Warszawie, nie miał bowiem paszportu. Podróż upływała mamy w miłej atmosferze, na promie byliśmy prawie sami. Tylko silny wiatr i wzburzone morze zniechęcały do spacerów po pokładzie. Wreszcie prom dobił do brzegu. Przeszliśmy przez długi kryty trap i weszliśmy do budynku, gdzie sprawnie poddano nas kontroli celnej i paszportowej. Szwecja, mruknął szef, rozglądając się po jasno oświetlonym pomieszczeniu. To dziwne, ale jakoś nigdy jeszcze tu nie byłem. Trzeba się dostać do centrum miasta, przypomniałem. Tak. Mój rozmówca powiedział, że to blisko dworca kolejowego. Pan samochodzik stanął przed dużą mapą rozpiętą na ścianie. Tak, popatrzmy. Jesteśmy w tym miejscu, a musimy się dostać tutaj. Puknął palcem. Mamy do wyboru dwa autobusy. Dedukuję, że przystanek powinien znajdować się opodal powiedziałem. Uśmiechnął się leciutko. Dedukujesz. Przypomniałem sobie taki drobiazg z wczesnej młodości. Gdy jako ubogi student dorabiałem sobie do stypendium pracując przy katalogowaniu nowych nabytków Biblioteki Narodowej, przyszła do nas staruszka i przyniosła nam trochę zaczytanych docna broszurowych kryminałów o przygodach Sherlocka Holmesa. Lubię czytać Artura Conan Doyle'a, pochwaliłem się. Uśmiechnął się szelmowsko. A znasz opowiadanie niebezpieczny wynalazek? Nie. To o Sherlocku Holmesie? Aha. Szef uśmiechnął się tym razem niewinnie. Dziwne, ale nie przypominam sobie. Może ukazało się później i pod innym tytułem, ale z drugiej strony nie kojarzę żadnego opowiadania, którego treść można by dopasować do tak zdumiewającego tytułu. A może mówić coś tytułu przez zbrodnie do wiedzy? Nie. Pierwsze słyszę. A rzeźnia ludzka? Szefie, takich opowiadań do Ila po prostu nie ma. Widzisz? Poczytność jego książek była tak duża, że znalazł sobie nad wisłą naśladowców. Bóg raczy wiedzieć, skąd wytrzaśnięto jakiegoś grafomana, na okładkach niestety nie było jego nazwiska. Człowiek o niezwykłej pracowitości. W latach 1907-1911 wysmażył 80 zeszytów po 24 kartki każdy. Dedukuje, że przystanku należy poszukać na zewnątrz. Wyszliśmy przed budynek terminalu i poczuliśmy się jeszcze gorzej niż na Syberii. W twarzy doł nam ostry lodowaty wiatr z północy. Wicher niósł tuman śniegu. W ciemności, którą na próżno starało się rozproszyć kilka latarni, zamajaczyła wiata, dość podobna do tych stojących na ulicach Warszawy, tyle tylko, że niebieska, a nie czerwona. Przystanek, ucieszył się szef. Zaraz udało nam się złapać autobus do centrum miasta. Mimo, że była dopiero czwarta po południu, zapadł już zmrok. Za oknami pojazdu kłębiły się tumany śniegu. Od Bałtyku ciągnęło chłodem. Nadal wiał przenikliwy wiatr. Przypomniałem sobie przytulne wnętrze wehikułu i pewną chłodną noc dawno temu na Mazurach, gdy na wyspie Fort Lick czekałem z asystentką na przyjaciela, westchnął szef. Tyle tylko. Że tam nie padał śnieg. Czuję od razu na myśl, że jeszcze raz będziemy musieli wyjść na zewnątrz, powiedziałem. Skinął w milczeniu głową. O czym było to opowiadanie rzeźnia ludzka? Zagadnąłem. Och, było cudowne w swojej grafomańskiej napuszoności. Sherlock Holmes, agent śledczy, był na gościnnych występach w Bostonie. Tam zlecono mu odszukanie zaginionej żony miejscowego profesora. Szukał jej tak intensywnie, że znalazł oczko z jej pierścionka w parówce w podejrzanej jadłodajni. O rany! Czy reszta poszukiwanej też była w parówce? Uśmiechnął się na wspomnienie szalonej lektury. Oczywiście. Przecież tego można się domyśleć po samym zwrodniałym tytule. Ale słynny detektyw i tym razem nie zawiódł. Nakazano mu odnaleźć damę i można powiedzieć, że ją odnalazł. Czytanie kryminałów czasami może pomóc nam, zawodowym detektywom. Prawdę powiedziawszy, sądzę, że przeczytanie akurat tego kryminału chyba nie bardzo. Autobus jeździł jak oszalały, zakręcając co chwila, tak że niebawem zupełnie straciłem poczucie kierunku. Miasto zbudowano na szeregu wysp i półwyspów połączonych w zamierzchłej przeszłości groblami. Wreszcie w oko wpadł mi jasno oświetlony dworzec kolejowy. Wysiedliśmy i. Kierując się zdobytym na dworcu planem, ruszyliśmy w poszukiwaniu interesującej nas ulicy. Na szczęście paliło się wiele latarni i tylko zadymka utrudniała orientację. Zaspy śnieżne miejscami sięgały do kolan. Wreszcie po długich poszukiwaniach, w trakcie których kilkakrotnie musieliśmy odgarniać dłońmi śnieg z tabliczek z numerami domów, odnalazłem nasz adres. W oknie paliło się światło. Usiłowałem wcisnąć mosiężny guzik dzwonka, ale przymarzł. Zapukamy? zapytałem szefa. Przez chwilę szukał czegoś po kieszeniach, a niech to powiedział. Myślałem, że mam trochę takiego specyfiku do odmrażania zamków samochodowych, którego używam rano, żeby dostać się do trabancika, ale widocznie zostawiłem w domu. Zapłukam. czekaj. Włowił z kieszeni zapalniczkę i przez chwilę podgrzewał wątłym płomykiem oporny guzik. Gdy go ponownie nacisnąłem, z wnętrza domu rozległo się melodyjne dzwonienie. Otworzył nam niski, ale jeszcze krzepki staruszek. Witam, powiedział, mocno po słowiańsku ściskając mi dłoń. Stanisław Jabłoński przedstawił się. Zapraszamy w moje skromne progi. Weszliśmy do jasno oświetlonego holu. Wskazał nam wieszaki. Oto moja legitymacja. Szczękając jeszcze zębami, wręczyłem mu dokument. Nie trzeba. Odsunął moją rękę. Zapraszam na pokoje. Siedliśmy w niedużym salonie opodal płonącego kominka. Na ścianach wisiały szable i zdjęcia oraz coś, co zidentyfikowałem jako karabin z 1939 roku. W ogłoszeniu pisał pan, że poszukuje ludzi którzy mogliby rzucić nieco światła na życie i okoliczności śmierci podchorążego Edwarda Mroza, zwrócił się do pana Tomasza. Zgadza się, szef kiwnął poważnie głową. Najbardziej interesuje mnie ta historia z bankiem, uśmiechnął się domyślnie. O tym też i ja chcę mówić, bo to było nasze jedyne spotkanie. Usiadł wygodnie. Przed wojną byłem młodzieńcem Z, jak to się mówi, dobrego domu. Ojciec. Lekarz miał samochód Forda. Zanim dorosłem, nauczyłem się rozbierać go na części i składać z powrotem. Regulowałem i naprawiałem samochody znajomym ojca, więc gdy mnie zmobilizowali w sierpniu 1939 roku poprosiłem o przydział na front do jednostek remontowych. Po wybuchu wojny do garażu fabryki samochodów, gdzie siedzieliśmy w oczekiwaniu na transport, wpadł pod chorąży mróz. Powiedział, że potrzebuje pilnie kierowcy do wykonania ściśle tajnego zadania. Wszyscy się poderwali. Powiedział, że potrzebuje najlepszego. Znowu wszyscy zgłosili się na ochotnika. A ja siedziałem pod ścianą. Podszedł do mnie i zapytał, dlaczego ja tak siedzę, podczas gdy moi kumple wyrywają się jeden przez drugiego. Powiedziałem, że nie jestem kierowcą, tylko mechanikiem, amatorem. Wybrał jednego, zabrał też mnie. Zapytał, czy umiem naprawiać ciężarówki. Wyjaśniłem zgodnie z prawdą, że nigdy jeszcze nie próbowałem, ale to nie powinno być dużo trudniejsze. Przed garażem czekała ciężarówka z Plandeką. Wyjął Biblię i kazał nam przysiądz, że nie zdradzimy żadnych szczegółów tej misji. Jeśli. Ach nie, teraz to już bez znaczenia. Jestem ostatni. Ruszyliśmy najpierw do banku, był już zamknięty. Aha! Jeszcze po drodze musieliśmy postać pół godziny w bramie kamienicy. Przeczekiwaliśmy na lot. W banku dobijaliśmy się dość długo, aż wreszcie wyszli strażnicy i nas wpuścili. Edward pokazał rozkaz zabrania depozytu, a oni powiedzieli, że powinien mieć klucze, poza tym depozyty już są zabrane i został tylko jeden. Klucze, które miał. Nie pasowały do zamków, drugi komplet miał ponoć dyrektor, ale on w centralnym banku przy Świętokrzyskiej nadzorował pakowanie reszty złota z rezerw państwowych, więc nie mógł się oderwać. Pod chorąży trochę się zdenerwował, bo chciał ruszyć jeszcze przed świtem, tymczasem zatrzymywały go zwyczajne pancerne drzwi. Wrócił do ciężarówki i przyciągnął skrzynkę dynamitu. Powiedział – że wysadzi te drzwi w powietrze, a potem zaczął się zastanawiać, jak długo będzie się palił ląd. Podłożył pierwszą laskę w szparę i podpalił. Cofnęliśmy się za winkiel i czekaliśmy. A tu naraz jak nie łupnie. Patrzymy, ściana popękana, podłoga popękana, a drzwi ani drgnęły. Przylecieli strażnicy i zaczęli się wściekać, że rujnuje bank, a on powiedział, że i tak za dwa dni będą tu Niemcy. Przypuszczano wówczas, że armie pancerne zdobędą Warszawę bardzo szybko, choć ludności cywilnej propaganda mówiła, że stracili wiele czołgów i zostali częściowo odparci. Dopiero bitwa nad bzurą trochę ich powstrzymała. Więc ściana popękała, ale zaraz się okazało, że ucierpiał tylko tynk, a zbrojony beton pod spodem był nietknięty. Mróz zdenerwował się jeszcze bardziej i zaczął oglądać plan banku wiszący na ścianie. Wreszcie poprowadził nas naokoło i doszliśmy do ściany skarbca o tyłu. W strażnicy przynieśli nam łomy i młotki, których używano czasem do odbijania skrzynek i zaczęliśmy drążyć dziury w ścianie. Wymurowana była nie z betonu, ale z cegieł. Wreszcie wywierciliśmy dziurę, podłożyliśmy dynamit. Tym razem wywaliliśmy odpowiedniej wielkości otwór i weszliśmy do środka. Stały tam masywne drewniane skrzynie, wybuch trochę je poprzesuwał. Jedna pękła i wysypały się z niej złote dolary. Zbiliśmy ją z powrotem do kupy i zaczęliśmy nosić na ciężarówkę. Na szczęście nie było daleko. Skrzynie ważyły po jakieś dwadzieścia kilogramów i braliśmy je po dwóch. Wreszcie załadowaliśmy wszystkie. Edward siedział i palił papierosa, a potem rozgniótł niedopałek o ścianę sejfu i powiedział, żebyśmy ruszali. Wypisał jeszcze jakieś pokwitowania dla banku i przez telefon złożył gdzieś meldunek, że wysadził ścianę. Załadowaliśmy się do szoferki i w drogę. Przejeżdżaliśmy przez most Kierbedzia, gdy zatrzymał nas patrol. Pod pokazał jakiś papier, a musiało być to pismo podpisane, może nawet przez naczelnego wodza, bo tylko zasalutowali i przepuścili. Byliśmy już po drugiej stronie Wisły, kiedy kazał zatrzymać na moment samochód na poboczu i wysiedliśmy z szoferki. Jaki był powód postoju? Zainteresował się szef. Popatrzcie na Warszawę, powiedział Edward. Przypatrzcie się dobrze temu miastu. Bo zdaje się, że widzimy je ostatni raz w życiu. Wtedy zacząłem się bać, bo do tej pory sądziłem, tak jak inni, że wojna potrwa może kilka tygodni, a potem odeprzemy wroga. A tu naraz takie straszne słowa. Sprawdziły się? zapytałem delikatnie. Nie. Zobaczyłem jeszcze Warszawę nieraz. Ostatnio, uśmiechnął się, trzy miesiące temu. Ale to już było potem inne miasto. Tak bardzo się zmieniło. Ale do rzeczy. Ruszyliśmy szosą na Lublin, ale zaraz na wysokości Otwocka była zupełnie zablokowana kolumnami uchodźców. Zaczęliśmy szukać objazdów i na wieczór byliśmy w puławach. Pod chorąży usiłował się dodzwonić do Lwowa, ale nie było połączenia. Po wojnie dopiero dowiedziałem się, że radzieccy dywersanci zerwali linię telefoniczną. Usiłował wywołać Lublin, ale tam w sztabie nie było już nikogo wtajemniczonego w plan wywiezienia skarbów. Cały następny dzień usiłowaliśmy przedrzeć się dalej w stronę Lublina. Dotarliśmy do Ryków, ale szosa była zakorkowana na amen. Wreszcie pojawił się oddział wojska idący na zachód w stronę Warszawy. Porozmawiał z nimi i dowiedział się że do samego Lublina szosa jest zablokowana i że musieli niemal walczyć z uchodźcami. Postanowił, że wycofamy się w okolice Otwocka i spróbujemy szczęścia na szosie brzeskiej. Jak wracaliśmy okazało się, że nigdzie nie można kupić benzyny. Mróz trochę wpadł w panikę, ale zdecydował, że wobec tego zawrócimy do Warszawy i ukryjemy skarby w stolicy. Wyjąłem z kieszeni notatnik. A pan tomasz nachylił się, żeby nie uronić ani słowa. Trochę panów rozczaruje. Zaparkowaliśmy w parku saskim, zaraz koło kolumnady przy grobie nieznanego żołnierza. A propos, słyszałem, że chcą odbudować pałac i odtworzyć ją tak, jak wyglądała przed wojną. O odbudowie pałacu mówi się od jakiegoś czasu. Z tego co wiem, kolumnada ma jednak pozostać w stanie obecnym. Otworzona zostanie tylko sama budowla. Zresztą ostatnimi czasy odbudowują przed teatrem wielkim budynek przedwojennego ratusza. Poczekam, aż skończą, o czym to ja? Ach tak. Pod chorąży ściągnął swojego przyjaciela, też wojskowego, w mundurze bez naszywek. Nie wiem, jaki miał stopień, ale ile razy ktoś się czepiał, dlaczego tu stoimy, pokazywał jakiś papier i pytający się natychmiast zmywał. Naloty trwały niemal bez przerwy, ale parku szczęśliwie nie bombardowano, a my staliśmy w takim miejscu, żeby ciężarówki nie było widać pod konarami drzew. Na pilnującego nas człowieka mówiliśmy siwy, bo faktycznie, chociaż młody, był zupełnie osiwiały. Sądziłem początkowo, że jest albinosem. Weszła śliczna szwedka z czajnikiem i nalała nam herbaty. Odprowadziłem ją tęsknym spojrzeniem. Moja wnuczka. Wyjaśnił pan Jabłoński. A więc siwy był po prostu siwy. Potem czytałem w jednej książce, że podczas wojny w oddziale AK był człowiek pasujący do tego rysopisu. Zupełnie siwy, zawsze opanowany, zajmować się miał wykonywaniem wyroków śmierci na konfidentach. Sądzę, że to mógł być on. Nigdy nie okazywał emocji. Milczał całe dnie. W parku staliśmy przez trzy dni. Amrus latał po mieście i szukał odpowiedniej kryjówki. Wreszcie wrócił i powiedział, że znalazł takie miejsce. Kierowcę zwolnił i wypłacił mu nawet żołd, a mi powiedział, że będę jeszcze potrzebny, więc mnie dwa dni zatrzymają. Powiedziałem, że oczywiście, tylko najpierw chciałbym się porządnie umyć, bo do tej pory myłem się w sadzawce w parku, potokiem siwego. Pilnował nas. Gdybyśmy zwiali i po Warszawie rozniosło się, że w parku stoi ciężarówka pełna złota, to rany boskie, co by się mogło stać? Dziewczyna weszła ponownie niosąc ciasto. Pyszny litewski sernik. Raczyliśmy się nim dłuższą chwilę, a więc dopiero 15 września mróz był gotowy. Powiedział, że wyszukał taką kryjówkę, iż sam diabeł jej nie znajdzie. No i faktycznie jak do tej pory. Panowie chcą ją odnaleźć? Gorzej, powiedział szef. Dużo gorzej. Problem w tym, że odnalazł ją jakiś wandal i wyprzedaje zgromadzone w niej skarby, tnąc je na kawałki. Staruszek gwizdnął. Szef wyjął steczki złożone na pół zdjęcie, rozłożył je lekko drżącymi palcami i położył na stole. Czy to może to miejsce? zapytał. Starzec pochylił się i badał przez chwilę obraz Lochu. Tak, powiedział wreszcie. Nie mam żadnych wątpliwości. Mają panowie zdjęcie, a nie wiedzą, gdzie jest kryjówka? Opowiedziałem mu pokrótce historię pościgu i zdobycia odbitki. Kiwał w zadumie głową. Moje informacje raczej niewiele wam pomogą, westchnął wreszcie. Mróz i siwy zawiązali mi oczy i jeździliśmy jakiś czas po Warszawie. Wreszcie zatrzymaliśmy się na jakiejś posesji. Wyprowadzili mnie. Szedłem kilkadziesiąt kroków po mlaskającym błocie. Potem przeszliśmy przez skrzypiące drzwi i rozległo się łomotanie odsuwanych gratów. Wepchnęli mnie do wilgotnego, zatęchłego nieco lochu i przykazali, żebym nie oddalał się. Po chwili zaczęli znosić skrzynki. Trwało to chyba ze cztery godziny. Tymczasem zapadła noc. Wreszcie pojawili się po raz ostatni. Przyciągnęli nieduży wózek. Taki, jakie mają na poczcie do transportu przesyłek. Zapakowaliśmy na niego sześć skrzyni i pojechaliśmy, a siwy został na straży. Tunel kierował się na północ. Skąd pan wie? Zdumiałem się. Na pasku od zegarka miałem taki malutki kompasik. Szliśmy bardzo długo, ale spowalniał nas solidnie naładowany wózek. Wreszcie znaleźliśmy się na końcu korytarza. To znaczy, nie wiem, czy na końcu. Po prostu w tym miejscu tunel przegrodzony był świeżo wzniesioną ścianą z cegieł. Kielnia i wiadro po zaprawie jeszcze ciągle leżały na ziemi. I chyba kielnia nadal tam leży, puknął palcem w fotografię. Zobaczcie ten kompletnie przerdzewiały kawałek. To faktycznie może być kielnia, zauważył szef. Musiał się pod chorążym mróz napracować, ciągnąc taki kawał wystarczającą ilość materiałów budowlanych, żeby zbudować mur przegradzający tak szeroki korytarz. Pan Jabłoński uśmiechnął się lekko. Sądzę raczej, że przyszedł od drugiej strony. Było pewnie znacznie bliżej. Wyładowaliśmy skrzynie i wróciliśmy po następną porcję. Z nieobciążonym wózkiem szliśmy ponad pół godziny. Załadowaliśmy kolejną partię skrzynek i znowu powlekliśmy je w głąb lochu. Obróciliśmy sześć lub siedem razy. Wreszcie, za ostatnim razem poszedł ze mną siwy. Szczerze mówiąc, bałem się, że chce mnie tam wykończyć, żeby pozbyć się niepotrzebnego świadka, ale on zabrał tylko dwie laski dynamitu. Cofnęliśmy się z pięćdziesiąt metrów. Założyliśmy ładunki do otworów strzałowych i odpaliliśmy. Oczywiście położyliśmy na ziemi, ale i tak wybuch znieśliśmy z trudem. Uderzyła nas ściana powietrza, wykonał ręką nieokreślony gest. Tak bywa, gdy ładunki wybuchają w zamkniętych pomieszczeniach. Powstał piękny zawał, poszliśmy sprawdzić. Siwy był bardzo zadowolony. Przy wejściu znowu zawiązali mi oczy i dłuższy czas wozili po mieście, żebym stracił orientację. Wreszcie podrzucili mnie pod komendę uzupełnień, dostałem przydział do jednostki remontowej i dwa dni później byłem już na froncie. Wzięli mnie do niewoli, resztę wojny spędziłem w niemieckich stalagach. Po wojnie postanowiłem nie wracać do kraju, osiadłem tu, w Szwecji. Czy słyszał pan jeszcze kiedyś o siwym albo mrozie? Zapytałem. Niestety jak już wspominałem, przeczytałem w jednej książce informacje o żołnierzu Łaka, noszącym pseudonim Siwy. O podchorążym Edwardzie nic. Będziemy potrzebowali dodatkowych wskazówek, jeśli chcemy odnaleźć loch i skrytkę. Odezwałem się, ale ja właściwie nic więcej nie wiem, ależ pamięć pańska przechowała setki szczegółów, które mogą nam bardzo pomóc. Jakich szczegółów? Nie zrozumiał. Na przykład takich, że loch prowadził na północ. Jeśli pan pozwoli, zadam kilka pytań uściślających. Proszę bardzo, czy podczas wysadzania kawałka tunelu musieli panowie kuć otwory w ścianach? Nie. Co jakiś czas znajdowały się w nich niewielkie kwadratowe dziury, jak gdyby ktoś wyjął po jednej cegle. Były wystarczająco głębokie. Szew kiwnął głową. Czyli jednak tunel minerski, powiedział triumfalnie. Jaka była długość chodnika w metrach, choćby przybliżona? Sądzę, że miał około trzech, może czterech kilometrów długości, za którymś razem liczyłem kroki i było ich nieco ponad sześć tysięcy. Ściany były ceglane, a podłoga? Zamyślił się. Pokrywało ją błoto, powiedział wreszcie, ale sądzę, że była wyłożona kamienną kostką. Czy powietrze na całej przestrzeni tunelu było jednakowe? Spytałem. To znaczy, czy było świeże? uzupełnił pan samochodzik. Nie. Co kilkaset metrów były miejsca, gdzie oddychało się znacznie lepiej szybiki wentylacyjne mruknął pan Tomasz prawdopodobnie zamaskowane w zabudowie czy w pobliżu skrytki dostrzegł pan jakieś śmieci pochodzące z zewnątrz szlochu zapytałem. liście drzew, kępki trawy, albo coś podobnego nie. Zaraz. Wysilił pamięć. W kącie leżały jakieś wiechcie trawy. Czasem używano tego do oczyszczenia kielni, ale nie potrafię powiedzieć nic konkretnego. Zresztą nie zwróciłem uwagi: czy loch nie mógł być wyschniętym i porzuconym kanałem ściekowym albo burzowym? Nie bywałem w takich kanałach. Trudno powiedzieć. Sądzę jednak, że nie. Na ścianach nie było śladów wody w postaci linii poziomej. Tylko zacieki biegnące od góry. W dwóch lub trzech miejscach upiornie śmierdziało, jakby przesiąkało szambo. To cenna informacja, mruknąłem. Czy na ścianach były jakieś napisy? zagadnął szef. Coś w rodzaju tego tutaj. Wskazał fotografię. W kilku miejscach było coś wyryte, ale prawdę powiedziawszy, nie było czasu, żeby przeczytać. Szliśmy raczej dość szybko. Teraz wejście. Proszę je sobie dobrze przypomnieć. Potrzebujemy wszystkich szczegółów mogących pomóc w identyfikacji. Z ogrodu albo czegoś podobnego weszliśmy do komórki z drewnianą podłogą. Z niej wchodziło się do lochu, ale trzeba było się dobrze schylić. Nie zupełnie o to nam chodzi, powiedział szef. Czy słyszał pan jakieś niesione wiatrem odgłosy, zanim weszliście do komórki? Tak. Koła dorożki stukały po kamieniach gdzieś wyżej. A tak w ogóle to schodziliśmy do komórki trochę w dół, jakby po skarpie. I śmierdziało. Upiornie śmierdziało. Ile razy powiał wiatr? Śmierdziało powtórzył szef. Jakiego typu to była woń? Przemysłowa, czy może na przykład z garbarni? Pan Jabłoński zamyślił się głęboko. Jeśli mam porównywać, to kojarzyła się raczej z zapachem śmietnika nagrzanego przez słońce. Musiałby być oczywiście ogromny, bo fetor kręcił momentami w nosie. I cuchnęło trochę jakby gnijącą rybą. Niespodziewanie uderzył się dłonią w czoło. Masz ci los. Zapomniałbym o najważniejszym. Oczekiwaliśmy w napięciu. Gdy się rozstawaliśmy zapytałem podchorążego Edwarda, czy to bezpieczne pozostawiać klejnoty bez nadzoru. Sądziłem, że uśmiechnie się i powie, że będzie ich pilnował z Siwym, ale on zrobił coś innego. Popatrzył mi prosto w oczy i powiedział, że skarbu będą strzegli Siergiej, Georgii i Paweł Legioniści. Potem dodał, że gdyby zginął, mam po wojnie przekazać te informacje prezydentowi Mościckiemu, a on będzie potrafił ich odnaleźć. Myślałem. Że któryś z wymienionych Rosjan to siwy, a mało się odzywa, żeby ukryć akcent, ale teraz nie jestem już tego pewien. To brzmiało raczej jak szyw. Georgi, Paweł i Siergiej, mruknąłem. Legioniści. Ciekawe, z jakiego legionu. Siergiej, Georgi i Paweł, sprostował pan samochodzik. Kolejność może być ważna. Dopiliśmy herbaty i staruszek zaproponował nam, żebyśmy udali się na spoczynek. Jego wnuczka pościeliła nam w pokoju gościnnym. Za oknami ciągle wył wiatr. Co mogą znaczyć te słowa? Zastanawiał się szef nakryty kołdrą. Może pierwsze litery imion Na przykład si krzem, ga, gal, P. fosfor. W skarbie miała być nieduża sztabka i tru. I trma symbol Y. Zauważyłem. Poza tym sztabka pojechała w stronę Lublina razem ze złotem fonu. Tu właśnie jest coś, co nie daje mi spokoju, westchnął szef. Jeśli pod żywy wybyszył depozyt Muzeum Narodowego, to jakim cudem zaplątał się tam wieniec przekazany na fon? Może już zaczęto spieniężać Preciosa i zakupiło go Muzeum Narodowe? Wyraziłem przypuszczenie. Albo może skrzynie ze skarbami fonu nie zmieściły się w pierwszych dwóch depozytach i niektóre umieszczono w trzecim, razem z depozytem muzealnym? Ci, którzy ewakuowali złoto, wiedzieliby o tym. Niekoniecznie. Wszystko odbywało się w szaleńczym pośpiechu, może nie wiedzieli. A dyrektor banku, który był wtajemniczony we wszystko, zajmował się właśnie ładowaniem złota. Tak, mogło tak być. Zapadłem w sen. Prześnił mi się wyjątkowy koszmar. Trzej młodzieńcy, rewizjoniści, gonili mnie długim podziemnym korytarzem. Wreszcie dobiegłem do skrytki. Dalszą drogę ucieczki blokował mi pod chorąży mróz kończący wznoszenie ściany w poprzek. Wypuść mnie, jęknąłem. Za późno, powiedział z drugiej strony, wstawiając ostatnią brakującą cegłę. W tym momencie dogonili mnie. Popełniłeś zdradę ojczyzny, powiedział jeden z nich, unosząc przedwojenny pistolet marki WIS. Obudziłem się zlany potem. Szef nie spał. Siedział przy biurku i na kartce papieru usiłował dopasować do siebie trzy imiona. To musi być coś prostego, powiedział. Coś, co prezydent Mościcki bez trudu byłby w stanie zidentyfikować. Może umówili się wcześniej? Zauważyłem. Niewykluczone. Ale wiesz co, mam pomysł. Jakieś papiery po prezydencie mogły się zachować w Wielkiej Brytanii, w tamtejszych archiwach naszego rządu na wychodztwie. Wyślę do nich dzisiaj list z prośbą, żeby przejrzeli je dokładnie. Może natrafię na jakieś wzmianki. W ostateczności nie da się wykluczyć, że ci trzej Rosjanie istnieli jako żywe fizyczne osoby. Nie znając ich nazwisk, trudno będzie ich zidentyfikować. W legionach nie mogło służyć wielu Rosjan. Jeśli byli legionistami, to ustalimy ich personalia bez większego kłopotu. Sądzę, że to jednak nie byli ludzie, powiedziałem w zadumie. Nie potrafię tego udowodnić, ale mam takie przeczucie. Przeczucia to ważna rzecz, zauważył szef. Ale dla nas liczą się przede wszystkim fakty. Może ściągniemy do pomocy Ignacego Rzeckiego? Zauważyłem. Jeśli damy mu do ręki listek, może coś będzie w stanie powiedzieć? Szef uśmiechnął się. Spróbujemy i tej metody. Na razie czas ucieka, a śledztwo nie posuwa się do przodu. Trzy dni do tyłu, mruknąłem, a właściwie niewiele się dowiedzieliśmy. Ot, tylko tyle, że istnieje długi na trzy kilometry loch, na którego końcu jest skrytka. Przy wejściu śmierdzi śmietnikiem, a pilnują go trzej ruscy. Co do których nie wiemy nawet, czy istnieli. Chyba już go nie pilnują, skoro ten facet spokojnie wybebeszył skrytkę, powiedział pan Tomasz.